Witam Was serdecznie w mojej nowej serii na kanale Tradek pod tytułem Top 3 każdego klubu. Jeśli ktoś z Was nie wie na czym ona polega, no to już tłumaczę. Omawiam w niej top 3 najlepszych zawodników poprzedniej rundy według mnie, top 3 najlepszych spotkań danego klubu y, rundy jesiennej według mnie i top 3 najgorszych spotkań danego klubu również z poprzedniej rundy również według mnie. Dzisiaj zajmę się Górnikiem Zabrze, czyli będzie to drugi film z rzędu o Górniku. Ostatnio mówiłem o tym z Łęcznej, dzisiaj pora gadamy sobie o tym z województwa śląskiego. Bo jeśli ktoś z Was nie zauważył, a jeśli ktoś zauważył, to dajcie o tym znać w komentarzu, bo jestem serio ciekawy. Tylko bez ściemniania, że idę tą serią górą tabeli, dołem tabeli. To znaczy na odwrót, góra-dół, góra-dół, góra-dół. I co się w sumie fajnie złożyło, że Krakowia była na dziewiątym miejscu, czyli równo w środku tabeli. I w dodatku 1 stycznia był trening noworoczny tego klubu, więc idealnie się wszystko jakby nałożyło na siebie. Zanim jeszcze dojdę do tego top 3, chciałbym y, zabrać kilka słów wstępu na temat prezencji górnika Zabrze w poprzedniej rundzie. No i muszę przyznać, że górnik Zabrze dość długo się rozkręcał, jeśli chodzi o swoją formę. Pozytywną formę. Bo mam wrażenie, że gdyby zabrzanie grali tak dobrze. Jak na początku tej rundy, na samym początku, to ich pozycja w tabeli mogłaby być znacznie lepsza. I nie chodzi tu nawet o same wyniki, ale o samą prezencję. Ponieważ nawet w tym ostatnim meczu na wyjeździe z Lechem Poznań, mimo tego, że było przegrane, zabrzanie zagrali w nim po prostu świetnie momentami. I pamiętam nawet, że Lukas Podolski w ostatnich minutach meczu miał akcję z piłką meczową na nodze. No ale ten początek sezonu, mimo wszystko, był naprawdę toporny. Ale tak jak mówię, ta końcówka, tak jak w sumie w przypadku górnika Złęcznej, napawa optymizmem. Napawa optymizmem, szczególnie, że w zabrzu mam wrażenie, że ambicje są co roku bardzo wysokie. A były one tym większe na samym początku tej rundy ze względu na no, chyba najgłośniejszy transfer tego sezonu, czyli lukasa Podolskiego. Ale więcej o lukasie podolskim powiem w moim top 3 najlepszych zawodników górnika Zabrze, do którego właśnie się teraz płynnie przenosimy. No i tak jak mówiłem, Lukas Podolski, czyli jeden chyba z najgłośniejszych transferów transferów zaraz obok Kamila Grosickiego do ekstraklasy. Ten piłkarz zresztą podobnie jak jego drużyna dość długo się rozkręcał, bo początków tego sezonu na pewno nie mógł zaliczyć do udanych no może poza dobrymi podaniami w meczu z Lechem Poznań. Potem zresztą miał kwarantannę, która wykluczyła go z gry na kilka tygodni, ale całe szczęście dla niego i dla całego Zabrza i wszystkich sympatyków Zabrza z całej Polski no odpalił i to tak nieźle, bo to jakie bramy zasadza ten zawodnik z Górnikiem Łęczna chociażby, czy Śląskiem Wrocław no, jest fenomenalne. Czasami oglądając te mecze górnika, zabrze, w których Podolski trafia do siatki, takie efektowne gole, no to mam wrażenie, jakbym oglądał jakąś ligę zagraniczną. No, bo właśnie na takim poziomie jest ten zawodnik. I może nie był on najbardziej liczbowym zawodnikiem po stronie zespołu z zabrze w tym sezonie, ale natomiast na pewno pr oraz tak rozpoznawalnie mocno wpłynął na odbiór Górnika. Bo nawet powstawały dość durne newsy z dość durnymi wypowiedziami w niektórych telewizjach. Ale tak czy siak, według mnie Podolski to jest piłkarz, dla którego warto oglądać mecze Zabrzan w tym sezonie. Na stadionie czy przed telewizorem, chociaż bardziej zalecałbym Wam na stadionie, no bo ten piłkarz jest po prostu bardzo efektowny i uzdolniony technicznie. Drugim zawodnikiem, którego chciałbym tutaj wyróżnić, i pewnie część z Was się zdziwi, że takiego zawodnika wybrałem. Natomiast wybrałem Roberta Dadoka, ponieważ chciałbym podziękować mu za tą dobrą prezencję w ostatnich kolejkach tego sezonu. Zresztą nawet nie w ostatnich kolejkach, no ten piłkarz po prostu pokazuje, że jest świetnym prawym skrzydłowym. Przede wszystkim zaczął trafiać do siatki, zaczął celnie asystować. Naprawdę przytomnie. Nie robi z siebie przy okazji gwiazdy, jest solidny, a co najśmieszniejsze w przeszłości był lekko wyszydzany, mam wrażenie. I w moim odczuciu też niewiele osób w momencie jego przychodzenia ze stali do górnika. Yy, wierzyło, że jest w stanie dać coś pozytywnego od siebie. A tu bum! I mamy kozaka. Także głównie dlatego dałem go do swojego zestawienia: no, bo przede wszystkim jest dobry no i trochę zadziwił wszystkich. Brawo, Robercie! No, i teraz przechodzimy do trzeciego zawodnika z mojego top 3, czyli Jesusa Jimeneza, czyli piłkarza, który ma najlepszą liczbową statystykę po stronie zabrzan, ale przede wszystkim ma pewną cechę, którą ja bardzo lubię u zawodników z jego pozycji. Czyli taki refleks. Refleks, zwinność i techniczność. No i szybkość. Ma może momentami pewne problemy z wykończeniem akcji, natomiast w ofensywie ten piłkarz jest jednym z ważniejszych. I jego brak, zresztą co widać po statystykach, byłby dość odczuwalny. Także wydaje mi się, że jego brak w tym zestawieniu byłby mocno krzywdzący. No zresztą. No, nie mógłby się nie pojawić, nie? Także to było top 3 najlepszych zawodników Górnika Zabrze w mojej ocenie w rundzie jesiennej: Dadok Podolski oraz Jimenez. Przejdźmy teraz zatem do mojego top 3 najlepszych spotkań Górnika Zabrze w tej rundzie. A też trochę tego było, ale głównie na końcu tej rundy. Chociaż w sumie trochę przewrotnie rozpoczniemy od czwartej kolejki tej rundy. I spotkania wyjazdowego z Jagielonią Białystok wygranego 3 do 1. A dlaczego wspominam o tamtym spotkaniu? No, bo było to pierwsze przede wszystkim zwycięstwo zabrzan wyjazdowe w tym sezonie. Oraz przy okazji pierwsze tak efektowne. Pamiętam zresztą, że Krzysztof Kubica zagrał w tamtym spotkaniu genialne zawody, potrafił dwa razy do sieci. Zresztą tego zawodnika też przymierzałem do mojego top 3 najlepszych zawodników. Tamten mecz w wykonaniu zabrzan był po prostu fantastyczny. Bo pamiętam wówczas, że Jagielonia była po kilku całkiem niezłych meczach i m.in. My chyba zwycięstwie u siebie z Rakowem 3 do 0, a tu przyjechał górnik, który miał na koncie chyba tylko 3 punkty. I wywiózł trzy punkty. Przy okazji też pamiętam, że chyba dość mocno kibice z Zabrze zmobilizowali się na tamten wyjazd. Więc nie dość, że mieli liczny wyjazd, to jeszcze zobaczyli sobie na żywo zwycięstwo swojego zespołu. Także dwa w jednym. Aha, jeśli ktoś z Was chce się dowiedzieć więcej na temat tego spotkania, co o nim powiedziałem, to na pewno omówiłem je na kanale i gdzieś będzie odnośnik. A jak nie będzie odnośnika gdzieś u góry, to będzie na pewno na kanale. Drugim spotkaniem, które nie mogło się tutaj nie znaleźć, było wyjazdowe zwycięstwo z Rakowem Częstochowa. I może tamte zawody nie były jakieś ultra wybitne w wykonaniu Zawrzan, bo pamiętam, że chociażby w wywiadzie po pierwszej połowie Wiśniewski mówił ze spuszczoną głową, no że nie wie co się dzieje, że nie wie dlaczego przegrywają do przerwy 0 do 1. A wyszli na drugą i strzelili dwie bramki. Na terenie, na którym uwaga do tego momentu, do tamtego spotkania, jeszcze nikt nie wygrał w tym sezonie i nawet w poprzednim. Chodzi mi oczywiście o nowy stadion w Częstochowie. A ten sam Wiśniewski, który miał zresztą spuszczoną głowę w tym wywiadzie, asystował przy drugim golu kolewiaka. Także widać, że te jego słowa no, były też między innymi dopingiem dla samego siebie. I w sumie do tej pory, teraz nawet tak nagrywam ten film, no to Raków Częstochowa. Przegrał u siebie na nowym stadionie tylko z górnikiem Zabrze. I to właśnie w tym meczu. Także podwójne brawa dla Zabrza. No i trzecim spotkaniem, którego wydaje mi się nie mogło tutaj zabraknąć, było zwycięstwo domowe z Legią Warszawa. Zwycięstwo domowe 3-2, do w którym działo się tak dużo, że chyba odeślę was do mojego linku, gdzie omówiłem tam to spotkanie też na kanale. Jeśli nie będzie gdzieś u góry, to będzie na pewno w wyszukiwarce. No pamiętam, że po prostu świetnie bawiłem się podczas oglądania tamtych zawodów. 2-0 do przerwy, 0 strzałów Legii na bramkę jakichkolwiek w pierwszej połowie. W drugiej szybka odpowiedź Legionistów, potem w końcówce dwa gole Zabrzan, z czego jeden był nieuznany. Ale koniec końców bramka w ostatnich minutach meczu Kubicy. I ja wiem, że może Legia Warszawa nie jest jakimś ultra dobrym rywalem w tym sezonie, nawet nie jest dobrym rywalem, tylko słabym rywalem. Ale nadal zwycięstwa z tym zespołem są dość głośne a w wykorzystywaniu słabej dyspozycji rywala nie ma naprawdę nic złego. Zresztą to od tamtego meczu z Legią Warszawa rozpoczęła się ta dobra passa Zabrzan, bo potem były zwycięstwa w Łęcznej, u siebie ze Śląskiem, remis z Pogonią, zwycięstwo w Częstochowie, więc przy okazji to ogranie Mistrzów Polski podbudowało im morale. Oczywiście zastanawiałem się jeszcze tutaj może nad tym zwycięstwem ze Śląskiem Wrocław u siebie 3-1, zwycięstwem na własnym obiekcie z Wisłą pod 4-2, no ale musiałem dokonać selekcji. No i teraz jednak przejdźmy do tych najgorszych meczów Górnika Zabrze w tej rundzie, a trochę, no trochę ich było, ale szczerze mówiąc bardziej miałem problem właśnie, żeby znaleźć te złe niż te dobre, także nie jest najgorzej. Przede wszystkim chciałbym wyróżnić mecz, który chyba dla obu stron był po prostu paskudny, czyli remis 0-0 u siebie z Zagłębiem Lubi. Pamiętam, że oglądałem tam te zawody i jedyną chyba najciekawszą sytuacją był strzał Żiweca w słupek. No trudno się to oglądać. Dało. Naprawdę trudno, mało sytuacji klarownych z obu stron. Taki mecz tak naprawdę do zapomnienia. Zresztą nie dziwię się sobie, że nie omówiłem tam, tego meczu, bo yy, pamiętam, że niewiele w ogóle sobie zapisałem na kartce, robiąc oczywiście notatki. No i sobie pomyślałem, pamiętam, że nie będę Wam zawracał gitary, nie będę sobie zawracał gitary. Nie będę tracił czasu i po prostu nie omówię. I teraz się akurat złożyło, że jest taka seria, że mogę wam powiedzieć, dlaczego tak było. Drugim starciem, które chciałbym tutaj wyróżnić, było przegrane spotkanie z Lechem Poznań na własnym obiekcie. Pamiętam, że wówczas bardzo sobą w defensywie grali defensywni zawodnicy, bo to z jaką łatwością piłkarze Lecha wchodzili w pole karne, zabrzęd było dość. No, nieprzyjemne. I w sumie omówiłem tamto spotkanie na kanale. Jeśli ktoś z Was chce, to zapraszam na kanał lub na odnośnik. Nie wiem jeszcze. Oglądając samo spotkanie, bawiłem się naprawdę dobrze, bo była fajna atmosfera, dużo ludzi, chyba pełny stadion. Zresztą yy, mecz obfitował w bramki. Był fajny, techniczny, natomiast jeśli chodzi o stronę górnika zabrzeć, czyli gospodarzy, no, był dość kiepski. Ale na minus mimo wszystko po tamtym spotkaniu zasługują również Lechici w postaci Perejry, który no, trafił korkami jednego z zawodników górnika. Twarz. No i trzecim spotkaniem, które chciałbym tutaj wyróżnić na minus, było spotkanie wyjazdowe z Brookbetem Termaliką Nieciecza. I z tym spotkaniem w sumie wiąże się trochę ciekawa sytuacja. Pamiętam, że nie oglądałem go na żywo, bo musiałem gdzieś wyjść, i pamiętam też, że przed wyjściem sprawdziłem sobie wynik tego spotkania. Była to minuta 65, więc tak patrzę na telewizor i widzę. No, górnik prowadzi, prezentuje się lepiej. To pewnie wygra. I wyobraźcie sobie, jakież było moje zdziwienie, kiedy po powrocie do domu spojrzałem sobie w tabelę i zobaczyłem, że Zabrzanie przegrali tamte zawody. Potem oczywiście z odtworzenia widziałem dlaczego, no i no... Było to w mojej ocenie dość mocne wypuszczenie w wyniku z rąk. Bo gdyby Zabrzanie dokończyli te zawody w dokładnie takiej samej prezencji, jak rozpoczęli je, no to mieliby trzy punkty. Z Brookbetem, który wówczas ewidentnie był bardzo słaby. Ale jak widać nie na tyle słaby, żeby nie wygrać. Także to było moje top 3. Ten ostatni mecz i ten przedostatni mecz, o którym mówiłem, to w sumie jakby tak paradoksalnie spojrzeć, to bawiłem się przy ich oglądaniu całkiem fajnie, więc nie były to oczywiście najgorsze mecze, ale najgorsze w wykonaniu Zabrzan w mojej ocenie. Chociaż ten mecz z Zagłębiem to był chyba zły dla wszystkich. Także podsumowując, naprawdę cieszę się, że Zabrzanie odpalili w końcówce tej rundy, bo to pokazuje, że mają apetyt, potencjał, by w następnej rundzie grać lepiej i zająć jeszcze wyższe miejsce. Szczególnie, że w Zabrzu, zresztą jak i w całym województwie śląskim i ościennych województwach, jest ogromny głód piłki nożnej i sukcesów. A na pewno tych w ostatnich latach zawodnicy górnika, no, kibicom swoim nie przenosili. Przy okazji, po stronie zespołu z Zabrza, na pewno cieszą wejścia do składu młodych, nawet bardzo młodych zawodników, takich jak Dariusz Stalmach, czy czy Jakub Szymański, bo nie są to byle jacy grajkowie, którzy po prostu są, nie wiem, wpuszczani, żeby zgadzała się liczba młodzieżowców. Ale przede wszystkim są wymierną jakością, bo i Stalmach, i Szymański dają naprawdę niezłe zmiany. Niezłe i naprawdę obiecujące. A rozwijać się przy piłkarzach takich jak Jimenez czy Podolski to jest naprawdę w sumie zaszczyt. Może trochę uważam, że defensywa mogłaby grać nieco lepiej, bo Wiśniewski, mimo tego, że naprawdę fajnie zaczął grać w końcówce tego sezonu, to jednak. Miał momentami lekkie wahania formy. Janicki też bardzo często popełnia bardzo głupie błędy. To samo Sandomierski. Więc wydaje mi się, że taka stabilizacja na tej pozycji byłaby również całkiem impuls dla Zabrzan. Ale mam wrażenie, że wszystko w swoim czasie i trener Jan Urban ma na pewno na to wszystko pomysł. Tymczasem ja was zapraszam do subskrybowania kanału Tradaj, ponieważ tak jak mówiłem w poprzednich filmach. Marzy mi się dobicie do końca tego roku do 10 tysięcy subskrypcji. Zapraszam Was również na Facebooka. Toradek, gdzie publikuję inne treści związane z polską piłką nożną, oraz, oraz będę informował, jakie będą następne filmy z Sale Top 3, czyli o jakim klubie następnym powiem. I zapraszam Was na Instagrama, gdzie zbieram pięciu set obserwujących. I brakuje mi około 50 ich, także no zapraszam, no to nie jest dużo. Dzięki wam bardzo za uwagę, nie przejmujcie się opiniami innych ludzi, uśmiechajcie się, nie stresujcie się i w sumie mówię to też do siebie, bo ja bardzo często się stresuję, nawet nie wiem, wypuszczając jakiekolwiek filmy, nawet ten film, jak będę wypuszczał, to będę się stresował. I zapraszam was, nie wiem, no. Wyśpijcie się albo zjedzcie coś dobrego. Cześć!